Urodziłem się 1 marca 1914 roku w wiosce odległej od Rzeszowa 30 km na północ. Wioska nazywa się Mazury. Usytuowana na obrzeżach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Odległa od Rzeszowa 30 km, a od Kolbuszowej 16 km to powiat, do którego należała moja wioska rodzinna. Miałem 5 km do kościoła, parafię miałem w Raniżowie. Szkółka podstawowa była w Mazurach, do której uczęszczałem jeszcze, kiedy nie było żadnych nawet i długopisów, i nie było jeszcze nawet piór do pisania. Ja pisałem w pierwszej klasie i może i w następnej na tablicy kamiennej rysikiem. Zmazywało się to potem jakąś matką nawilżoną i znowu się wpisywało. Po szkole podstawowej rodzice posłali mnie na rok uzupełniający do Sokołowa, a następnie zostałem wysłany do szkoły średniej do Rzeszowa. Rodzice moi byli zachęcani bardzo przez moich nauczycieli i księdza katechetę, którzy mnie uczyli, a moje siostry starsze, których miałem 3, a jednego brata młodszego, bardzo ciężko pracowały, ażebym ja mógł się uczyć i mieszkać na stacji w Rzeszowie. Mieszkałem całe gimnazjum, które trwało 8 lat wtedy, w Bursie Gimnazjalnej, tutaj przy ulicy Księdza Jałowego obecnej, wtedy nazywała się ulica Krakowska. W tym budynku tej dawnej bursy księdza Feliksa Dymnickiego, który budował te bursy, obecnie znajduje się szkoła sióstr prezentek. A naprzeciwko tej szkoły jest mieszkanie pierwszego biskupa rzeszowskiego, księdza Górnego Kazimierza. Szkoła trwała 8 lat. 4 klasy były gimnazjum niższe, 4 klasy wyższe. Chodziliśmy w mundurkach granatowych, w czapkach, rogatywkach, a na kołnierzach naszych bluzek były paski. W niższym gimnazjum 4 paski białe, srebrne, a w klasach od 5 do 8 włącznie były te paski złote. Uczyliśmy się w gimnazjum klasycznym, gdzie od pierwszej klasy była łacina, a od klasy 4 greka, oprócz tego język niemiecki. Ja mieszkałem właśnie w tej bursie, w której był regulamin podobny do tego, który potem był, okazało się, w seminarium duchownym, do którego wstąpiłem po maturze. Maturę zdałem w roku 1934. Bardzo mile wspominam okres gimnazjalny, kiedy to w tym właśnie okresie były dwie piękne organizacje młodzieżowe w szkole średniej. Mianowicie Sodalicja Mariańska, jak sama nazwa mówi, to była taka organizacja poświęcona Matce Najświętszej. To w tej właśnie Sodalicji Mariańskiej członkowie czcili Matkę Najświętszą, szczególnie modlili się do niej, mieli spotkania, akademie, czytali rozmaite pisma, które mówiły o czci, kulcie Matki Bożej. Druga organizacja to było harcerstwo, Związek Harcerstwa Polskiego, do którego ja należałem od 2 klasy gimnazjalnej.
To była wspaniała organizacja młodzieżowa, założona przez angielskiego wielkiego człowieka, znawcę młodzieży, Baden-Powella, który taką organizację młodzieżową założył, kiedy trwały walki Anglii z Baurami w Afryce Północnej. To harcerstwo było oparte na podstawach religii chrześcijańskiej, katolickiej. I przepiękne przyrzeczenie, które do dzisiaj pamiętam, mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętnie pomóc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu. Prawo harcerskie też przepiękne. Mieliśmy zbiórki przynajmniej raz na dwa tygodnie. Mieliśmy ćwiczenia różne, polowe, a w okresie wakacyjnym obozy harcerskie. Ja osobiście byłem na trzech obozach harcerskich. Dla mnie to było dość bardzo trudne wybieranie się, uczestniczenie w takim obozie, bo pochodziłem z rodziny wiejskiej, a trzeba było mieć odpowiedni ekwipunek, plecaki, ubranie odpowiednie. Ale jednak rodzice pozwalali mi na uczestniczenie w tych obozach harcerskich. Byłem w Czuczu, w klasie pewnie trzeciej, czwartej, już nie pamiętam w tej chwili, potem w Rymanowie i wreszcie ostatni mój obóz harcerski to był w 1934 roku, już po zdaniu egzaminu dojrzałości. Ten rok 1934 był rokiem pamiętnym, ponieważ wtedy była w Polsce Południowej ogromna powódź, która ogarnęła również i Rzeszów, i w tym 1934 roku ulicą Chopina płynął Wisłoki, płynęły kopy siana. Zające na tych kopach siedziały. Tak, że ludzie dobrze zapamiętali w Rzeszowie, a ja wtedy byłem właśnie nad Popradem. Ten Poprad, również rzeka górska, wylał i woda Popradu toczyła ogromne głazy. Drzewa całe wydzierane z korzeniami. Te drzewa jak małe zapałki obracały się do góry. Niektórzy koledzy zostali po drugiej stronie, tak, że nie mogliśmy się porozumieć, krzycząc na cały głos. Mieszkaliśmy na takim zboczu pod namiotami, ale po kilku dniach, kiedy ten deszcz padał, poprzez nasze brezentowe namioty zaczęła nam kapać woda na głowy, na nasze tapczany. Zalało nam naszą kuchnię polową i mieliśmy dosyć wielką biedę, bo pozrywało mosty i trudno było nawet zdobyć odpowiednie pożywienie. Zalało nam kuchnię polową, a na dodatek jeszcze mnie zrobili kucharzem, a ja nigdy nie gotowałem nic, ale musiałem gotować dla 20 kolegów. Co tam zdobywało się, rzucałem do jednego kotła, to wszystko kipiało, gotowało się. Byli z nami dwóch profesorów, oni też to wszystko jedli i koledzy chwalili sobie, żaden nie rozchorował się. Ale jeszcze opowiem jeden taki szczegół ciekawy z tego pobytu na tym obozie, bo pewnego dnia zauważyliśmy, samolot krążył nad naszym obozowiskiem, a w końcu z tego samolotu spadł mały taki pakuneczek na teren naszego obozu. Byliśmy ciekawi, co to się stało. Podbiegł jeden z kolegów, zauważył, rozwinął, a w tym pakuneczku był list
do jednego naszego kolegi, Eustachiewicz się nazywał, a jego tatuś był prezesem sądu tutaj w Rzeszowie. Pisze tatuś do tego syna: synu, wracaj czym prędzej do domu, bo się bardzo martwimy o ciebie, co tam z tobą się dzieje. A tymczasem mosty pozrywane, kolej nie kursuje i syn dopiero za parę dni mógł pojechać do Rzeszowa, powrócić do swojego tatusia. Jak powiedziałem, miałem już przyjęcie do seminarium duchownego. Pochodziłem z rodziny bardzo wierzącej, a zwłaszcza moja mamusia była bardzo wierzącą, która potrafiła się modlić całymi godzinami, chociaż mieliśmy 5 kilometrów do Raniżowa, to jednak ona chodziła pieszo zawsze, a ja z nią jeszcze jak byłem małym chłopcem. Pobyt w seminarium dla mnie był bardzo czymś nowym, bo właściwie tryb życia podobny był już w bursie księdza Dymińskiego w Rzeszowie. Ale był to okres bardzo radosny, bo wśród wszystkich kolegów to byliśmy dla siebie jak bracia. Nasi przełożeni to byli nasi przyjaciele. Chodziliśmy już od pierwszego roku w sutannach. W tym stroju nawet na wakacjach, jak byłem, chodziłem 5 kilometrów do kościoła zawsze w sutannie. Mieliśmy wspaniałych wykładowców, a najbardziej ujmował nas nasz rektor, który nazywał się Jan Grochowski. On był przez paręnaście lat sekretarzem osobistym świętego biskupa Sebastiana, Józefa Sebastiana Pelszala, a później został właśnie tym rektorem seminarium. Ja byłem na pierwszym roku, on był pierwszy rok właśnie tym rektorem. Kiedy już zbliżała się wojna i nasze święcenia, ten rektor mówił nam, przeczuwał, mówił: bądźcie gotowi na najgorsze nawet, bo mamy wrogów z jednej i z drugiej strony. Z jednej strony są bolszewicy, a z drugiej strony hitlerowcy, którzy nienawidzą też Kościoła, nienawidzą Polaków. Bądźcie gotowi nawet i na śmierć męczeńską. Jego przepowiednia spełniła się. Rzeczywiście dwóch kolegów moich zginęło śmiercią tragiczną, zamordowani. Jeden został zamordowany w 1941 roku, kiedy już hitlerowcy rzucili się na Sowietów 21 czerwca 1941 roku. On był niedaleko granicy w Mrzygłodzie. No i tam właśnie napadli na tę parafię cofający się Sowieci, zamordowali kilkunastu ludzi z tej wioski. Kiedy już wszystkich pochwytali i tak dalej, zgromadzili na placu przy kościelnym i skazali co drugiego na rozstrzelanie. Ten mój kolega nazywał się Piruk Antoni, pochodził tu z Markowizny niedaleko. Powiedział w ostatniej chwili jeszcze do wszystkich tych stojących na rozstrzelaniu: obudźcie sobie żal za grzechy, daję wam rozgrzeszenie. Dał mi rozgrzeszenie, padły strzały, co drugi padł martwy na ziemię. Sowieci uciekli, a ludzie wykopali ogromny wspólny grób, mogiłę, pokryli ziemią tę wspólną mogiłę. Księdza mojego kolegę zostawili w osobnym grobie już na placu kościelnym. I na drugi dzień ksiądz sądowej Wiszni przyjechał, ażeby odprawić pogrzeb tego mojego kolegi. Kiedy wyszedł na ambonę i zaczął mówić kazanie,
rozpłakał się, wszyscy się rozpłakali, skończył kazanie, pogrzeb, zagrzebano zwłoki na placu kościelnym. Wojna toczy się dalej. W 1943 roku drugi z moich kolegów został też zamordowany, ale już przez bandy UPA. Był w Borownicy Zadynowym, no i tam właśnie ci banderowcy, mordując, również zamordowali tego mojego drugiego kolegę, który nazywał się Józef Kopeć. Ja dostałem aplikatę, czyli skierowanie na pierwszą parafię, która daleko od Rzeszowa, na trasie Rzeszów-Jasło, Frysztak. Frysztak ma piękny kościół na takim wzgórzu. Ciekawy kościół, zbudowany nie tak daleko przed tą II wojną światową. Dostałem się 1 sierpnia 1939 roku. Poznałem już sam Frysztak, okolice, z proboszczem swoim miałem wspaniałego proboszcza, nazywał się Wojciech Blajer. Złożyliśmy uszanowanie okolicznym proboszczom, nauczycielom, kierownikom szkoły. Ciągle już wszystko wskazywało, wojna na pewno będzie, mobilizacja. Tam we Frysztaku dojeżdżał pociąg i już była mobilizacja i pociągi stały na torach, kiedy jeden z tych pociągów miał odjeżdżać. Podszedłem do tych zmobilizowanych już parafian. Jeden z nich, bardzo miły człowiek, pokazywał mi różaniec i mówił: proszę księdza, jadę. Pochodził z Prągówki, Petka się nazywał, pamiętam do dziś. Mówił: żona dała mi ten różaniec, będzie się modlić w mojej intencji. Mam nadzieję, że Pan Bóg mnie ocali. Ocalił go Pan Bóg, ale przeżył straszne bombardowanie Warszawy. No i opowiadał, że cudownie ocalił życie właśnie przez to, że modlił się bardzo żarliwie do Matki Bożej. Kiedy wrócił, spotkałem się jeszcze z nim. Przyszedł 1 września 1939 rok. Pierwszy piątek miesiąca. Ja z proboszczem byliśmy w konfesjonałach, spowiadaliśmy, tak jak powiada się pierwsze piątki miesiąca. Może godzina 7 rano była, nagle szum nad kościołem. Ludzie wybiegli z kościoła, krzyk, gwałt. Mówią: wojna, wojna, samoloty niemieckie lecą nad Frysztakiem. Messerschmitty błyszczały się u góry w stronę Rzeszowa. Rozpoczęła się wojna. Może na drugi, trzeci dzień nadjechali już Niemcy. Najpierw na rowerach, potem na motocyklach, a potem grupa również i konna była. Tak jak wszystkie miasta i malutkie miasteczko Frysztak było miejscem, gdzie mieszkało bardzo wielu Żydów. I właśnie ci Żydzi też wyszli, kiedy ta grupa niemiecka już większa przybyła do Frysztaka, żeby ich witać z kwiatami. Żydzi witali Niemców. Wcale nie przewidzieli tego, że ci Niemcy będą ich mordować i strzelać niedługo. Wręczali im kwiaty, a ci Niemcy z góry siedzieli na koniach, z szyderstwem patrzyli na nich. W okresie wojny były ogromne wywózki na roboty przymusowe do Niemiec. Były kontyngenty, zabierano, rabowano ludziom te wszystkie produkty rolne. Młodych chłopców brano do pracy ciężkiej, do tak zwanego bałdynstwu. Oni musieli bardzo ciężko pracować. Ja mieszkałem na Wikarówce.
niedaleko kościoła i widziałem tych chłopców, którzy niektórzy przychodzili na cmentarz kościelny otoczeni pod krzyż misyjny, modlili się raniutko przed pracą jeszcze, którą to mieli pracę bardzo ciężką. Na terenie właśnie tego miasteczka Frysztaka była ta znana stępina i w tej stępinie tam zbudowano taki bunkier długi, do którego wjeżdżał cały pociąg. To był schron dla Hitlera. Ja tam jeździłem koło tego bunkra, oni wiedzieli, że ja idę do szkoły, więc pozwalali mi tam wtedy jeździć. Był taki obrazek, raz jechałem, a oni Żydów zmusili w zimie, żeby boso weszli do takiego strumyka i z tego strumyka wybierali kamienie. To byli okrutnicy ci hitlerowcy bez wiary w Pana Boga, bez żadnych uczuć ludzkich. Tamtędy przejeżdżał raz Mussolini, Antonescu i Hitler do Moderówki. W tym Frysztaku przeżyłem 6 lat, ale najbardziej tragiczny rok był 44 i 45, kiedy już zbliżał się koniec w ogóle walki niemieckiej, bo już Niemcy byli zupełnie pokonani. Już w 42 roku pod Kurskiem, w czasie takiej bitwy, gdzie było kilka tysięcy samolotów i czołgów, i tam Niemcy doznali straszliwej klęski, a potem pod Stalingradem i cofali się już jako pokonani. W 44 roku Niemcy dotarli do Frysztaka i tutaj zatrzymał się front we Frysztaku. Frysztak cały był wysiedlony, ale pozwolili nam, proboszczowi i mnie, zatrzymać się we Frysztaku i mieszkać na plebanii, ale nie w pokojach górnych, ale w piwnicach. Myśmy tam koczowali przez parę miesięcy w tych piwnicach, ale ludzi zupełnie nie było już. Ludzie byli wysiedleni. Zorganizowaliśmy z proboszczem taką kaplicę, do której ja dochodziłem przez parę miesięcy od połowy sierpnia do połowy stycznia 45 roku. Miałem taką bumagę od komandira wojennego i dochodziłem tam przez taki most na Wisłoku u pana inżyniera Bochaczyka w jego takiej willi. W największym pokoju zrobiliśmy taki prowizoryczny ołtarz i tam ja odprawiałem przez tych parę miesięcy codziennie mszę świętą. Ale takie mam zdarzenie właśnie 1 listopada 1945 roku. To było w 1944 roku jeszcze. Kiedy odprawiamy tę mszę świętą, nagle zerwały się miny, pociski, spadały na dach tego małego, niewielkiego domu. W pewnym momencie jakiś pocisk uderzył w okno i potoczyły się szrapnele po podłodze, a tam było dużo ludzi, a mój ministrant klęczał przy tym ołtarzyku. Jednak ten szrapnel nie ranił ani mnie, ani tego mojego ministranta, pana Bochaczyka. Ale kiedy dokończyłem się święto, przybiegli ludzie i mówił: niech ksiądz szybko się rozbiera, bo są rani, a może i zabici. Rzeczywiście, jeden już był nieżywy z tych rannych, a ze dwóch było rannych jeszcze, których zaopatrzyłem. To były ostatnie podrygi już Niemców, bo 15 stycznia 1945 roku nastąpiło tak zwane nastuplenie.
Sowieci uderzyli całą siłą na Niemców, pognali ich. Niemcy zatrzymali się dopiero niedaleko Dukli, koło Żmigrodu i Dukli tam. Ale mieli Niemcy czas jeszcze w 1944 i 1945 roku, zniszczyli całkowicie, zburzyli Jasło i Duklę prawie w 90%. Kiedy już wojna skończyła się w maju 1945 roku, wtedy ja zostałem przeniesiony na następną parafię do Strzyżowa. To była moja druga placówka. W sierpniu 1945 roku powędrowałem do Strzyżowa. Już nie było wojny, ale okres już panowania komunistów, którzy niestety stali się naszymi drugimi wrogami, którzy potrafili nas gnębić i mordować aż do 90. roku. Najpierw, kiedy wkroczyli już w 1943 roku częściowo Sowieci, tamte tereny zajęli, zupełnie rozprawili się z podziemiem, tym zbrojnym podziemiem. Wyaresztowali wszystkich członków Armii Krajowej. Potem wyaresztowali członków WiN-u, Wolność i Niezawisłość, wiecie co to jest. I ich pomordowali, powięzili i tak dalej. A już pod koniec 1947 roku zaczęli rozprawiać się z Kościołem i aresztowali księży, tych, którzy byli kapelanami w Armii Krajowej, w WiN-ie. Taki jeden tutejszy z Jabłonicy został też zamordowany, już w tej chwili zapomniałem. Wtedy zostało aresztowanych również moich kolegów gimnazjalnych. Dwóch takich, którzy zostali potem zamordowani 1 marca 1951 roku w Warszawie na Mokotowie. Jeden z tych moich kolegów gimnazjalnych to był Józef Rzepka, pochodził z Bratkowic, a drugi Mieczysław Kawalec, który pochodził z Sian. Obaj należeli najpierw do Armii Krajowej. Tutaj działali razem z Łukaszem Cieplińskim, o którym dużo na pewno słyszeliście. A potem zostali aresztowani, męczeni, skazani i trzymani przez kilka miesięcy w strasznych warunkach i wreszcie zamordowani 1 marca 1951 roku, pochowani gdzieś, nie wiadomo gdzie. Teraz IPN poszukuje tych szczątków największych naszych bohaterów zamordowanych przez komunistów, przez Sowietów i przez naszych też Polaków, którzy zdradzili swój naród i dołączyli się do komunistów. I ten rząd komunistyczny rozprawiał się potem i z Kościołem. Jak wiecie, prymas Wyszyński w 1953 roku został aresztowany do 1956. Siedział ostatnio w Komalcie, tutaj na terenie naszego Podkarpacia. Aresztowany był i arcybiskup Baraniak z Poznania. Aresztowany był szczególnie ksiądz biskup Kaczmarek, biskup kielecki, któremu urządzono pokazowy proces, skazano go na 12 lat więzienia. Męczono go, katowano. Wyszedł wprawdzie żywy po kilku latach, ale niedługo żył i zmarł. Co się dzieje? Polacy jednak nie chcieli się poddać reżimowi komunistycznemu.
Zwłaszcza tutaj trzeba oddać największy hołd naszym robotnikom polskim, którzy podnosili strajki. I taki pierwszy strajk to był właśnie już w 1956 roku w Poznaniu w fabryce Kędzierskiego. A potem, kiedy już dalszy był ta walka przeciwko narodowi i Kościołowi, wtedy Kościół również na czele z prymasem Wyszyńskim, a potem kardynałem Wojtyłą, obmyślili wspaniałą obronę dla narodu, Kościoła i narodu. Mianowicie wielką nowennę do milenium Chrztu Polski i peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która to ta Matka Boska odwiedzała poszczególne diecezje, parafie i tak dalej. I wtedy ludzie nabierali odwagi, mimo rozmaitych przeszkód. Gromadzili się ogromnymi masami i modlili się, a kiedy już Jan Paweł II, Karol Wojtyła, w 1979 roku został papieżem, wtedy naród nabrał odwagi, a jego pierwsze wystąpienie na Placu Zamkowym i jego kazanie „Niech stąpi Duch Twój, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, stał się naprawdę cudownym zesłaniem Ducha Świętego. Naród odzyskał swoją świadomość, odwagę i zrodziła się również solidarność. Ta solidarność to coś też niezwykłego. Cały świat zadziwiła, bo to była walka już nie tylko zbrojna, ale walka organizacyjna, walka światopoglądowa. Robotnicy, kiedy się gromadzili i walczyli o swoje prawa, prawa Kościoła i tak dalej, to zawsze również domagali się wolności dla Kościoła i religii. Jeżeli Polska przetrwała te straszne lata niewoli tej komunistycznej, okazało się, że nasi zachodni alianci nie byli nigdy nam wierni. Zaraz w 1939 roku Anglia, Francja miały uderzyć na Hitlera. Gdyby to zrobiły, Hitler by na pewno nie podbił Polski tak szybko. I Sowieci by też wstrzymali się od uderzenia na Polskę. Oni nie uderzyli, ale niby wypowiedzieli wojnę, ale nie wypowiedzieli jej prawdziwej wojny zbrojnej. Obecnie przeżywamy bardzo trudny moment w życiu naszego narodu, o czym panowie dobrze jesteście na pewno świadomi. To, co dzieje się na Ukrainie, to jest ogromnym zagrożeniem również dla naszej niepodległości, dla naszej ojczyzny, i Polacy muszą się bardzo zjednoczyć ze sobą. Wszyscy powinni być prawdziwymi Polakami, nie poddawać się tym ideologiom nowoczesnym, które głoszą poniżenie godności ludzkiej, odbierają człowiekowi godność ludzką, już małe dzieci w przedszkolu chcą demoralizować, które domagają się zniesienia dekalogu po prostu. 10 przykazań, nieważne są już. Najważniejsze to jest to, co sobie uchwali Unia Europejska, chociażby to były zbrodnie, to niektórzy z rządzących naszych to wszystko przyjmują, akceptują i to jest nasza tragedia narodowa. Trzeba, żeby naród odzyskał swoją świadomość, żeby wszyscy Polacy zrozumieli,
że musimy trzymać się tej kultury, z której naród nasz wyrósł 1000 lat. Ona nas, ta kultura, doprowadziła do wielkiej po prostu świadomości, dała nam ogromny szacunek wśród wszystkich narodów świata, a ten największy kult i szacunek do naszego narodu polskiego to nastąpił podczas pontyfikatu świętego Jana Pawła II. W skrócie tyle wam powiem. Telewizja Nam Zależy nie jest finansowana z państwowych dotacji, zapomóg, subwencji czy jakiejkolwiek formy zdobywania pieniędzy od innych obywateli pod przymusem. Naszą działalność finansują widzowie. Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa i chcesz pomóc w jej rozwoju, zapraszamy na www.namzależy.pl/dotacje. Dziękujemy wszystkim wpłacającym.